Witam bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku. Ogólnie nie wiem kurwa na czym skończyłem, ale jedziemy, kontynuuj z wydarzeniem. Nie wiem jakie to jest wydarzenie, ale oczywiście jedziemy z wydarzeniem. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. To będzie krótki odcinek, ponieważ jest ostatnie 24 godziny w LoLu, koniec sezonu. Oczywiście gram w LoLa, często na streamach, więc jeden odcineczek i będę tryhardował w LoLa. No, takie życie. Dobra, na czym skończyliśmy w ogóle? Co mamy do zrobienia? Dobre pytanie. Zaginienie, zadanie poboczne. 13 metrów. Związane z fabułą. Teraz twój ruch. Zadarzenie poboczne. 500 guldenów, 50 damage'a. No, zrobimy to. Śledzimy to. Double clicka robię, zamiast to przetrzymać. Muszę się do tego przyzwyczaić ogólnie. Dobra. My w nocy nie chcemy chodzić, bo jesteśmy ogólnie za słabi. Te moby mają nas na dwa hity. Idziemy tam do punkciku. Ogólnie zmieniłem trochę jakość. Zrobiłem sobie na kolejny profil pod nagrywanie, więc ej, no, co git. Tam dla mnie masz? Znalazłem te filtry. No, okej. Okay. Może dupy nie urywają, ale obchnę je z zyskiem. A to? Butelka koniaku i pudełko cygar. I o to właśnie chodzi. Widzisz? Wiedziałem, że w tej bazie wojskowej będzie coś cennego. Widzisz, Urban? Mam nosa do dobrego towaru. Nie ma chuja we wsi. A propos chujów, co z Hubertem? Pogrywał sobie ze mną? Dobra, a teraz już sobie przypominam, byliśmy w tej bazie i Hubert złamał sobie kostkę, tak? Pogrywam, mam twoje fanty. Hubert złamał nogę, ale zdobyłem towary za niego. Przydałby mu się lekarz, albo przynajmniej ktoś, kto by do niego zaglądał. Zdecydowanie przyda mu się lekarz. O czym ty mówisz? Gdyby kózka nie skakała, to by w pierdol nie dostała. Guten Tag. Co? Ten psychol robi dla ciebie? Cóż, zawsze warto jest mieć plan B. Chciałeś mnie zabić? Kto mówi o zabijaniu? Kazałem Klausowi zdobyć łup. On czasami bywa nadgorliwy. Ty dupku! O, nie dąsaj się. Klaus też nie ma pretensji, że załatwiłeś jego kumpli. Selekcja naturalna. Okazałeś się od nich lepszy. Przydałeś się do czegoś. Nie wiedziałem, jak dotrzeć do Huberta, póki się nie zjawiłeś. Poczekałem, aż się zmyjesz. I sam go odwiedziłem. Co mu zrobiłeś? Strasznie bolała go ta złamana noga. Więc złamałem drugą. Dla równowagi. Tak się kończą próby wyruchania cwaniaka. Do reszty cię pojebało? Nie ma się co przez to łamać. Duralex, Sedlex. Żyjemy w bezwzględnych czasach i takie też musi być prawo. On już dostał nauczkę. Powiedział, że to się nie powtórzy. Co? A skąd ta pewność? Wiesz, ile osób chujowych ubił puścił kantem? Osób, które też próbują przeżyć? Mają rodziny do wykarmienia. Od dawna prosił się o kłopoty. Dostał to, na co zasłużył. I już nikogo więcej nie oszuka. Pamiętaj, zasady to zasady. Gdy wali się świat, potrzebujemy ich jeszcze bardziej. Bez nich bylibyśmy tylko chmarą szczurów. To nazywasz przestrzeganiem zasad? Twoich zasad? Nie ujdzie ci to na sucho. Karl się o wszystkim dowie. Karl? Nie odważy się mnie tknąć. Zbyt dużo o nim wiem. Wiem zbyt dużo o wszystkich. Nawet Lukas się ze mną liczył. Kto według ciebie go zabił? Barney? Sophie? Barney i Sophie to tylko para dzieciaków bawiących się w zbyt dużej piaskownicy. Choć to prawda, że są zdrowo jebnięci. Nie wiadomo, co im może strzelić do łbów. Wiem jedno. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dzięki za troskę, ale obejdę się bez niej. Od początku widziałem w tobie potencjał.
ale musiałem sprawdzić, z kim naprawdę mam do czynienia. No, ciekawe. Czy co, pomali chubiemu drugą nogę, tylko zabili. Ale no szkoda, no, chciałem go trochę tam pochronić. No dobra. Gdyby to jest coś za swoje sprawdzanie. Następnym razem znajdź sobie innego frajera. Charakterny, to lubię. Jeszcze się spotkamy. No to nie jest tak, że ja tego gostka zabiłem. Tego typka tam i on tutaj się nagle zrozpił. Przez tunel też się nie przejdzie. Dobra. Najsik, coś dostaliśmy, od razu to pchniemy. Sprzedaj. Pach. Jest opchnięte. I teraz tak, co my tu mamy do zrobienia? Ciekawe. To jest 300 związane z fabułą. Zróbmy to, tym wyjściem. Zróbmy troszkę fabułki. Aha, to jest ta praca w barze. Coś mi tu świeci. Idę sprawdzić. Dobra, to jest to, co jest bugowane, tak? Czy ja nie wiem, gdzie to jest. Jeśli wiecie, to w komentarzu. To może zrobimy to. 300 metrów. Wyginienie, zadanie poboczne. Nagroda. Nieodkryta nagroda. Dobra, weźmy to. Dziś nie ruszam się z bazami. Aiden? Tu Sophie. Porozmawiajmy. Sophie. A ty kim jesteś? Dobrze zrobiłeś, uruchamiając tamten wiatrak. Aha, tylko do mnie gadasz. Dobra. Aha, są zombiaki, oni tam chodzą na cirku. Ciekawe. Ale ich się troi. Boże, to musi być gigantyczne miasto, skoro tego jest tutaj. Dobra, jest godzina 8, czyli mamy sporo czasu. Możemy sobie iść na cirku. To jest przejście. W tym odcinku będę sobie ułatwiał. Nie utrudniał. Wygrywam pojemnik z inhibitorem. O! Co tu coś mówi? Dobra, ja muszę wejść na górę. Właśnie po tej rynnie. Nice'u. Dobrze, że on jest taki zwinny. Tylko zwinnością byłoby ciężko. Aha, to jest to. No dobra, to zróbmy to. To jest to. To wcześniej się wymiany okazało. Ale zrobimy. Hop. Idziemy szybciej od tego gostka. 80 metrów. Tutaj jest wyjście. Dobra. Oni są jakoś zarażeni, że oni jakiś tam tym puszczają z siebie. Idziemy. O. Idziemy do misji. Tylko muszę wejść tędy. Nie mam umiejętności, która pozwala mi po prostu przejść. Aha. To mi tak stęka. Tamten. Przy okazji przeszukajmy wszystko. O,
Nara. Mam wyjść na dół? Dobra, musimy zejść na dół ogólnie. Opuszczasz obszar misji. Tam mam... O kurczę. Okej. To było dość ciekawe. Mogę to zamknąć? Nie mogę tego zamknąć. Dobra. Może tego trupa muszę wyrzucić. Dużo trofeum zarażonego, no i... No to było chyba duże, ja nie chcę. Nie sobie. Mam jakieś granaty? Nara. Tam były jeszcze dwa duże, nie? Panie kierowniku. Ten duży? Nie, oni mają go dużo, nie wiem, to wie. Muszę się uleczyć. O kurwa. Tylko... Czemu on tu dalej idzie? No co nie? Wow, czy on umrze? Ile on ma HP? On się spali? Ja to jest cięższe mi w tym niż myślałem. Zwłaszcza, że kurwa cię nie mogę zamknąć. Dobra. Dedaj. Dużo HP mi biorą. Ewidentnie zbyt potężne. To nie jest tak, że ja na ten dach już dotarłem? Mówiłem przecież. Jak ja to nie wyskoczyć? Aha, tutaj. Tędy? Strzałki tu pokazują. Szybko, dobry! Go! Dalej. Co ci tyle zajęło, pierdoło? Jak to zrobiłeś? Skoczyłem na boczną ścianę, podciągnąłem się. Ej! Nie zdradzam przepisu na sukces. Poczekaj na kolejny etap wyścigu. To będzie próba charakteru. Co? Jaka próba charakteru? Dobra, widzę, że musisz odsapnąć. Jak będziesz gotowy, spotkamy się na dachu budynku naprzeciwko bazy wojskowej przy Mill Street. Czyli co, przegrałem, tak? Okej. Przez tyle zębiaków musimy przepuścić. Ciekawe.
Kuźwa, to jest jeszcze daleko. Wow. Może zróbmy ten pytajnik. Zobaczmy, co w nim jest. Jest tam, dobra. Kaki tutaj. Łap się. Dobrze. I na trudnym levelu ciężko jak pleci. To jest ten punkcik, tak? Co on zbiera? To nie ja zbieram nie malam. Nie. Mam ten punkcik. Mogę tak skoczyć? Czy ja właśnie skoczyłem po drzewie? Oj. Dobra. Jest git. To nie ma tak wyglądać. Zobaczcie mnie. Czemu od razu bieramy? Co to jest? Ty do mnie strzela? A ty do mnie strzelasz? Dobra. O jest. Ale nice, mogę chodzić po lampie. Konwój ewakuacyjny. Lampa nie ma klucza, tak? Boże, ile ich jest. No, ale muszę się jakoś wyczyścić, bo co? Może ja muszę zacząć szukać te wszystkie trochę krucho z sianem. Dobra, a czemu się zbugowałem? Jezu, ile jest tutaj. Czy zamek otworzył, to jest za dużo. Dobra, wyczyszczone. Kurwa. Dobra. No jest pyta. I co, tyle starań? O, nie, ładnie siadło. Jest otwarty konwój. A w tym konwoju tak naprawdę... Ładno. Dobra. Zbieramy to jeszcze. Idziemy. Pojemnik z inhibitorami? A to nie jest czasem ta baza, w której byliśmy wcześniej? On się palił, nagle przestał. Okej? Ciekawe. Ej, no pojebało. A to jakie są zmienne. Co te normalne tu wejdą, a ten tu nie wejdzie? Źle. O.
Boże, zostawcie mnie. To nie jest lekki problem, bo... Dobra, idziemy tam do misji, trudno. No, tak jak mówiłem, to jest ta baza. My do tej bazy nie idziemy. Nie wiem, gdzie tam jest inhibitor, totalnie nie mam żadnego pojęcia. Prawdopodobnie jak tam dotrę, to będzie kolejny punkt wyścigu. Gdzie? Wow. Maka miś nie mogę trafić. Już 20 minut. Hop. Skakuj tu. Straszne wrażenie, że ta gra jest giga zbugowana. On był zawsze otoczony dwoma zombiekami. Wytrzymałości na to wszystko. Jeszcze mam jakieś umiejętności do rozdania. Dobrze, kontynuuj. Ja pierdolę, kontynuuj. No dawaj to. Trzymaj pójść. Ok, wciśnij F. Zamiast tego rzucić bronią. Gdzie jest moja broń? Gdzie jest moja broń? Ja pierdzielę, nie wiem gdzie jest moja broń ogólnie. Czekaj, to chyba to dwójka była? Nie. Jedynka też nie. To trójka. Weźmy może teraz spróbujmy tą buławę. Podnieśmy. Może najpierw się rozbudnę. Dobra. Gdzie jest moja broń? Może jak one znikną, te ciała tutaj, to wtedy się pojawi. Dobra, otwieraj. Oj. Nice. Tak mówię, opłaca się otwierać. To jest łatwiutki. Dobrze. Ja już mam wprawę totalną w otwieraniu tych zamków. Dobra. Teraz tak. Ja dalej szukam swojej broni. No nie mam jej w ekwipunku. Może w plecaku? Nie mam. Aha. Ona już tutaj. Okej. A się wjebała.
I co my w tym odcinku? Zrobiliśmy wyścig? Pójdziemy tam do punktu i zakończymy. Gdzie następnym razem zrobimy ten punkcik. Bo ja muszę iść tryhardować. Muszę dobyć jakąś sensowną rangę. Dobra. Jest rampa. Skakuj, mordo. Ale nie zeskakuj, tylko musisz skoczyć. I masz. Skakuj tutaj. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Zrobimy do końca ten wyścig i będzie ok. Bye.